Ekscelencjo, księża arcybiskupie, pragnę gorąco powitać na ziemi osowskiej, ziemi cudu nad Wisłą, gdzie Polek major Ignacy Skorupka, kapłan, kapelan, gdzie poległo wielu wspaniałych Polaków, także młodych chłopców, aby dać nam wolność w 1920 roku. To miejsce uświęcone zostało przed 2 laty posadzeniem 96 dębów. Dzisiaj stawiamy pierwszy monument poświęcony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Pragniemy, by w tym miejscu powstał panteon wielkich Polaków. Kilka słów prośby przekaże teraz główny inicjator tego popiersia. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, w pierwszych słowach pragnę podziękować za zgodę, za umożliwienie właśnie powstawania tutaj panteonu bohaterów. Przez dzień urodzin pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego będziemy odsłaniać jego ekscelencję, proszę o poświęcenie tego popiersia. Chciałbym też zasygnalizować, że w przyszłości naprzeciw tego popiersia, takie zobowiązanie przyjęliśmy i publicznie je wyrażam, stanie popiersie biskupa polowego Wojska Polskiego, księdza biskupa Tadeusza Polskiego. Być może uda nam się 10 kwietnia przyszłego roku upamiętnić prezydenta Kaczorowskiego.